Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon z wszystkimi dodatkami, aczkolwiek dodatkami zajmiemy się później. Możecie zostawić lajka, wpaść na Twitcha, Discorda, wszystko macie w opisie i przypominam o paskach na dole, tam powinniście mieć napisane, czy wykonujemy misje główne, czy poboczne, oczywiście tak mniej więcej, no bo nie będę co do każdego znaka zapytania wam zmieniał to. No teraz przez 3 minuty wykonujemy znak zapytania, bo też takiego znaczenia nie ma, ale mniej więcej tak, czy trzymamy się głównego wątku, czy nie. Teraz trzymamy się głównego wątku. Bestia z Białego Sadu. Czas zabić Gryfa, ale wcześniej naradzić się z Vesemirem. Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować Gryfa. Jasnowidz. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch Wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem. Ubili samice, potłukli jaja. Jest trochę gierka za głośno. Załatwili sprawę. Ha. Zawsze to samo. Raz, dwa, raz, dwa. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Let's go, panie Vesemir. Idziemy zastawić pułapkę. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Dobra, a ja w tym czasie zobaczę, czy dialogi czasem nie są delikatnie za głośno. Dobra, dźwięk wydaje się co najmniej elegancki. Aby przygotować się do starcia z Gryfem, stwórz eliksir Grom. Możemy go stworzyć. Z tego co wiem, Grom daje nam to, że jesteśmy w stanie bić więcej przeciwnika. Tutaj mamy poradnik odnośnie alchemii, co z tego, że już 50 razy. No w sensie 50 może przesadziłem, ale już kilka razy zdarzyło nam się wykonywać jakiś olej, czy tam jakiś... No, robiliśmy jaskółeczkę. Mamy wybrać zakład ekwipunek, powiedzieć down. Dobra, to jest nieistotne, zrobiliśmy to, co trzeba zrobić i co teraz? A, muszę to zrobić, tak? A nie mogę wybrać ekwipunka. Nie jestem w stanie, muszę to strzałkami. Znaczy, myszeczką. Masz wiedźmiński eliksir, ale aby z niego skorzystać, musisz go najpierw przygotować do użycia, okej. Ale jest potwornie gorąco. Rozumiem, że przygotować go do użycia mogę przeciągając go na pasek mojej kieszeni. Stamtąd będziemy go mogli szybko zażyć w razie takiej potrzeby. Od razu możesz używać eliksiru w trakcie gry. Wciśnij R, aby aktywować pierwszy eliksir, lub F, aby aktywować drugi. Okej. Zrobione. Stronnica z manuskryptu Grom. To dostaliśmy od Vesemira. No i płotka, niby 100 metrów, ale może podbiegnijmy tą płoteczką. Będzie zdecydowanie szybciej. Zaoszczędzimy trochę czasu, bo lenię się na tych odcinkach i odcinki później po godzinę 20 minut trwają, więc może w końcu do rzeczy. Oj, pamiętam to miejsce. Pamiętam to miejsce. Kurwa, jaka ładna grafika w ogóle, jaka ładna gra. To jest gramy. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Pewnie, że tak. Albo nie? Nie, chyba tak, bo jakby oleju... Dobra, dobra, lecimy. Zaczynajmy. Dobry będzie wiatr wieje. Zapach będzie dobrze. Trzeba wierzyć, że wszystko będzie w porządku. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami.
Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Niby w sumie taka duża twierdza, a nikt nie wie o istnieniu Kermoren. Kermoren to jest w ogóle ta początkowa. Musi być gdzieś niedaleko. Początkowa lokalizacja, w której mieliśmy ten sen na tym początku. Czekaj. Tom Ciri. Kusza? O, kusza! Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. O, to już wiem, po kim my tutaj mamy ten kurs grania. Partyjki Gwinta. Mięcie za ten hazard? Proszę, proszę. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfę do ubicia. No mamy i mamy też kusę, więc git. Chociaż w sumie nigdy za bardzo nie korzystałem z tej kuszy. O kurwa, jaki miecz srebrnym jest, ale głośno jest dla mnie giereczka. Dobra, jest to bosik. Trzeba zobaczyć mechanikę jakiejś rozgrywki. On chyba jak lata, to go trzeba z kusy. I unik, cyk. Kusy? A, poczekaj, najpierw, o, kusa. Jeśli, tak, tak, ja wiem, że trzeba to kliknąć, żeby go zastrzelić. O kurwa, unik. Najpierw to trzeba trafić. Mam nadzieję, że strzał mam nieskończoną ilość. O! I dojazd, i dojazd. Pa, pa, o kurwa. Quen Igni. On może fajnie płonąć, bo ma pióra. Pamiętajmy, że to jest na najwyższy poziom trudności, także Gryfik najprostszym. Kurwa, nie ładuj teraz, Gerward. Gryfik najłatwiejszym tutaj. Oj, nie będzie. To nie będzie przeprawa po parku, zdecydowanie nie. Quen. Quen może się przyda. I ściągamy Gryfa na dziurę na dół. Kurwa. Ładuj, Gerward. Czym jest? Picia. I od plecków. Ciach, ciach. Czekamy na atak. Nie ma ataku, jest skok. O kurwa, no nie jest łatwy, ale Quen nas ratuje. Adrenalina się zwiększa. Adrenalina chyba powoduje w ogóle to, że my więcej jakby bijemy? Czemu ten skurwa się na mnie fokusuje? Uniki, uniki, uniki. Cios, uniki. Cios. Ale jestem kurwa szybszy. I ty też, jesteśmy wiedźminami. I skusy. Nie mam przygotowanych. Skusy, ładuj, Gerward. To jest klasyczna scena, to chyba w ogóle była na E3 pokazywana, to scena walki. Z Gryfem. Quen uratowany. Nie no, Quen jest OP, nie? Fajnie, fajnie tutaj... Tego, że Igni jest przydatne i fajne, ale no Quen to jest... Ratuje mi giga dupę. Przydałoby się, jeżeli moglibyśmy jeszcze znaków używać za punkty adrenaliny. Jest tam taka opcja, jest bardzo przydatna. Myślę, że... W miarę szybko skorzystamy z tej opcji. Zaczniemy jej używać. I ciach. I dojazd od razu. Pa, pa. Obawiam się, że na tym poziomie trudności to tak... Oj. Tak naprawdę kwestia tego, czy ja zginę, to jest dwa nieuważne ruchy, więc trzeba... Mimo tak, że potencjalnie wygrywamy, zachować czujność. Mam nadzieję, że scena walki nie jest za głośna. Jak mam mu nie dać uciec, jak ucieka? A, zabij Gryfa, tak, koń, łotka. Gonimy. Ja zobaczę, czy nie jest za głośno, delikatnie. Żeby na pewno dla widza było idealnie. O, jest perfekcyjny dźwięk. Lecimy za Gryfem.
Wiedźmińskie zmysły, tak, tak, no wiem przecież. Teraz mi dajesz tą podpowiedź, jak ja już 40 misji wykonałem. Gonimy. Drogi śledzie. Mogę mu tak przyfasolić z płotki? Mogę, kurwa, i też... Ty chyba solidnie mu strzeliłem. Dosa. Na ziemię, gryf. Oj. Kurde, no czemu nie strzelił? No dobra, sam, gleba, sam usiadł. Nie wiem dlaczego zawsze grałem w CS-ie na pozycji, znaczy pozycji, ze snajperką grałem, byłem snajperem. Zawsze też nie, ale w dużej większości byłem gościem ze snajpą. Jak ja w Wiedźminie, kurwa, gryfa na pół ekranu nie potrafię trafić. Uniki, uniki, uniki. Czekamy na cios. O kurwa, ty nakrzyczał na mnie. Akwer. I cio. Dobra, nie jest za trudnym przeciwnikiem. Jest w miarę wyważony, że tak powiem. Wymagający, ale nie irytujący z kolei. Wyważony. Oj. No i wszystko. Pięknie. Zaktualizowane zadanie bestia z białego sadu. Spoko, to ma przyjemna nieźle, walka. Nieźle. Chociaż parę rzeczy. Dobrze się bawiłem. Poprawić. Na przykład? Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No. Ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Dobra. Tego będzie chyba jakieś fajne trofeum. Jest, trofeum z gryfa. Mózg potwora, szpony, serce potwora, git. Zobaczymy zaraz, co daje to trofeum. Dosiąść konia, zaraz będzie dosiadana płotka. Pokaż mi, co to daje. Trofeum 10% szans na odcięcie kończyny. O. Okej. Okay. Jest to bardziej pod efektowność niż jej efektywność. Tak mi się wydaje. Chyba, że to jest tak, że jak odetnę komuś jednym ciosem kończynę, to on jest one-shotowany. Może tak. Więc chyba wolałbym dodatkowe doświadczenie za cios kończący. Ale nie jestem przekonany, czy nie jest to tak, że ta trofka daje mi szansę na to, że kogoś one-shotować. Na razie nie będziemy jej ściągać, zobaczymy, pogramy. Pożyjemy, zobaczymy. Do Nilfgaardzkiego garnizonu. Oddać misję. Garnąć trochę siona. Tutaj był ziomuś, który sprzedawał coś ciekawego. Już nie pamiętam w sumie. On miał jakieś takie rzeczy, których nie mogłem kupić. Co to jest do cholery? Żyto? Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, na bogi, nie! Czego? O, ty taki niemiły. Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Nie no, Wiedźmin to jest szefito. Wywiązałem się z umowy, teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Daje nam taką... Ja im Wiedźminie daje mi takie poczucie wyższości, że jestem kimś lepszym, bo jestem Wiedźminem.
Mogłeś powiedzieć. Wiedźmin to jest jednak szef. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. W ogóle nie słyszałem, co on powiedział, że nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Opcje drogowe. Wybory czasowe. Niektóre drogi wymagają szybkiego podjęcia decyzji. Wybierz odpowiedź, nim upłynie czas. Dawaj. Za straty. Oj. Mogę tam wejść? Nie mogę, zamknięte. Zasłużył. Dobra. Przygotuj się z Wesemirem do opuszczenia Białego Sadu. Oczywiście, że tak, więc walimy szybką podróż jak najszybciej. I kontynuujemy. Dziwnie się nagrywa misję. No dziwnie się nagrywa misję, kurwa. Dziwnie się nagrywa taką gierkę jak Wiedźmin. Bo tutaj nie ma tak, że masz A do B i mogę sobie zakończyć odcinek, tylko tu jest ciągle trzeba coś robić. Niby już jestem zadowolony, że już się skończyło, że tego, że tu wykonaliśmy misję, odebraliśmy sianko. Już mi się skończył jakiś pomysł na komentarz w głowie, a tu trzeba kontynuować dalej, bo dalej musimy coś robić. Co to? Mam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Czemu misja nie za... Co to za jedni? Jaka misja nie za zakończenie niepowodzeniem? Halo? Za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie, ja bym chciał wczytać gierkę w takim razie. Darczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Nie, ja bym przerwał i zobaczył, co to za... Albo... Dobra, poczekajmy, niech się zakończy, kurczę. Nie wiem, czy się nie nadpisze z kolei. Miejmy nadzieję, że nie. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. To nie prawda. Co obiecał odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfo? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. O, panowie. Widzę. Szybkie muszę escape'a, tylko... To, tak, i zobaczyć, co mi się nie udało wykonać. Nieukończone, pokaż. Nice Divine, okazało się, że nie tylko rozgląda się w Białym Sadzie za bliskimi. Wiedźmin natknął się na ogłoszenie wieśniaka, który szukał brata zaginionego po wielkiej bitwie. Czemu nie mogę tego wykonać? Kurczę, nie chcę wam, to była misja, to była misja tutaj chyba. Wiecie co, jeżeli istnieje taka możliwość czytania, to ja to z wielką chęcią zrobię. To jest 53, czyli to jest teraz. I tutaj bym wczytał tutaj tą misję. No i byśmy się cofnęli. Później sobie zeskipujemy to. Tą rozmowę, co teraz tutaj było. Dobra, udaliśmy się do spalonej wsi. Skipnąłem wam krótką cutscenkę, która była.
Idziemy obcej, znaki zapytania, ktoś tu płacze. Ale to zaraz ogarniemy, spokojnie. Ja wiem, co to za misja. No ma... O, utopce. No dobra, raczej sobie poradzimy. Zaginiony skarb. Zagrożenie. Jeśli jest czerwone, to jest znacznie silniejsze ode mnie. W takiej sytuacji najlepiej się... Pewnie uciekać najlepiej. No dobra, utopce nie są jakieś... No są silne, ale nie przesadzajmy. Weźmy Queen. Okej, okay, zajebiście rzuciłem te Queen. Opłacały się. Super, elegancka robota. Perfekcyjnie. Kurwa, ja to powinienem jednak faktycznie iść w ten wiedźmiński cech, bo elegancko mi idzie. Kurwa, za szybkie te utopce. Dobrze, że dwa naraz mogę bić. Dobra, uniki. Cios, cios, cios. O kurwa, żebym się nie wyjebał. Czekamy na cios. Unik. Pa. No kurwa, ale siedzi. Nie wiem, czy mu tak niewygodnie. Poczekamy na szybką regenerację, Quen. No i chodź. Nie pierdolimy się, mocny cios, mamy Quen. O kurwa, to wybuchnie, to wybuchnie. Hit. Po robocie. Mus utopca. A czemu nie mogę z nich zbierać tego? Czemu tylko z niektórych utopców? Wypad jakby wypadły rzeczy. Oreny, schematy, bierzemy. Schematy ważne, jakieś tam, coś tam chyba zbroja była? Nie widziałem. Muszę się bardziej przypatrzyć. Jest jakaś zbroja. Oj, mogę ją nawet założyć, daję plus 8 armora, OP. Zakładamy. Rękawice. Uuu, miecz z Dorianem. Stalowa, broń stalowa. To nie jest chyba ten miecz, który znalazłem tutaj, ten w sensie... Tego jeszcze nie znalazłem tutaj, tak mi się wydaje, tylko już wcześniej. Ale zapomniałem go widocznie założyć. Idziemy, spróbujemy znaleźć Dune Wildenwerda. O kurwa, ile to jest truposzy, no. Truposzy, znaczy jak one się nazywają w sumie? Ty, no jak ja mam stąd wyjść w sumie? Dobra, tędy. Widziałem tą misję, bo ta misja jest bardzo ciekawa pod względem tego, jak twórcy gry ją ogarnęli i na ile sposobów można przejść tą misję. Ostatnio widziałem o tym odcinek. Sama misja w sobie jest... raczej... a zresztą sami zobaczycie. Dune. Ale można ją przejść na 4 różne sposoby. To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz? Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się, cholera jasna. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywce. Słuchaj, no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. No i kurczę, umowa stoi. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało, żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Dobra. Weźmy płotkę i lecimy. Co miałem mówić? A, że w ogóle skoro kilka dni temu tutaj była bitwa. Znaczy, że w sumie dopiero niedawno tutaj przyszli czarni. Dopiero to świeże tutaj pobojowiska, dopiero co przed chwilą zagarnęli tą Temeria, czy jak to się tam nazywa. Gniazdo potworów. Wojnie. Czy my chcemy ją je wyczyścić? O gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. No to niszcz. To się jakoś niszczyło kurwa petardami, a ja nie mam petard niestety. Ale może jesteśmy taką petardę w stanie wykonać. Nie postać, chociaż może mam też level do wydania, mam. Zwykle takie te ataki szybkie? Tak, ogólnie to tu bym dodał jakieś rzeczy.
Tutaj było jeszcze, że tą że możemy znaki rzucać, jeżeli mamy paski adrenaliny i zużywa się adrenalina, to jest fajne. Natomiast nie mam slota, więc zainwestujmy w pamięć mięśniową. Tak, kurwa, zrobiłem. Pamięć mięśniowa. To tu. Dobra, git. I alchemia. Oślepę przeciwników, okej. Okay. Rani srebrnymi odłamkami. No nie wiem, spróbujemy wykonać tą petardę. Spróbujmy ją dodać tutaj do kieszeni. Cyk. I spróbujmy nią rzucić. Może tak się uda zniszczyć. Nie? A może też się... W sumie jestem debilem. A jest. Kartacz, samun lub gwiazdę tańczącą. Ale to tak. To co zrobiłem, ta petarda wystarczy. Git. Doświadczenie. Jakieś fajne rzeczy pewnie. Złoty pierścień. Okej. Okay. Zawsze to jakiś dodatkowy goldzik. No i gniazdo wyczyszczone. Dobry uczynek dla świata wiedźmińskiego został wykonany. O kurwa, faktycznie to jakaś porządna bitwa była przeprowadzona. Fajna sceneria, bardzo mi się podoba. Temerskie barwy. O, i skrzyneczki do podniesienia, co to było? Receptura. O, jak tu będzie co przeszukiwać, mam wrażenie. Trochę se tu pochodzimy. Nie wiem, czy idziemy teraz, czy idziemy najpierw do zioma. Chodźmy najpierw do zioma, bo mam wrażenie, że on nam, on z nami pójdzie na to po bojowisko i przy okazji dwie pieczenie na jednym ogniu zrobimy. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy Huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź, im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Obszary zadań, dobra. Cały czas widzę samouczki mam, ty. Czwarty odcinek, czwarta godzina, to cały czas samouczki. No nic, to pozbierajmy z tych ciał, co się da pozbierać. Raczej ciekawych rzeczy. A z konia co mogę zebrać? No świeci się, a nic nie mogę zebrać. Denerwuje mnie to. Prochy, butelka wody. Ale skrzynka! Podnieś. Jakieś tutaj drogocenności. Miecz srebrny, gul na trzecim. O kurwa, czy ja nie, myślałem, że zwonshotowałem. Dobra, ty. Chlebek, bo mi się coś nie regeneruje, żyćko. I uniki, dopóki się nie zregeneruje, bo nie chcę ryzykować. Chociaż z drugiej strony mam QN. Dobra. O, pies nam pomaga, dobra jest. Ekipa cała. Fajnie, powoli bijemy już dużo z tych szybkich autosów. Hit. Quen, hit. Jest tu jeszcze coś do pozbierania? Nie ma. A są! Dobra, ty chłopie. Ten nie zdążysz mnie zaatakować. Skrzynka! Przede mną leży. Podnieś. Ciężki buzdygon. Mogę to założyć? Nie mogę. Na poziom 5. Wyglądało na coś solidnego. Serdzewniały miecz. Kurczę, zaraz mi się skończy niestety miejsce w eku. 60 kilo. A właśnie, eku trzeba powiększyć. Dodatkowe 60 kilo. Może twórcy gry ukryli coś tu ciekawego. Może jakiś, znajdziemy tutaj jakiegoś generała, który niósł ciężki, bogaty oręż. Kurwa, mogę tu nic podnieść. To pies tak hałasuje. Kurwa, ile ciał.
Dobra, szukamy jakiś. Przeciążę. O nie, już. O kurwa, i coś zjadłem. Już jestem przeciążony za te chujowe miecze. One nic nie są warte. Jak to wypierdolić? R, wyrzuć. Wyrzuć. Tępy topór. Dobra, nie podnoszę nic, te gówno. Gdzie to była ta tarcza? Tu jest. No, gdy znajdę ślady, to jak kliknąć, ty. Najbliższa podpowiedź, wariacie. No i co, kuzan? Czujesz pana? Ciągle nic. Tutaj? To ten? Nie, syn sąsiada. Znaczy, w sumie ja znam odpowiedź na to pytanie, czy to ten. No, ale nie będę spoilerował. Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja... Bastien był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Ale może to przez ogień. Pewności nie ma. To może to. Kuza rozwęszył Bastiena. Chodź! No tak jak mówiłem. Na odpowiedź znałem, na polu bitwy go nie było. Ale jest za to. To jeszcze nic. Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko: żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już. Żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Temerski żołnierz i ten? Nilfgaardczyk? Ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Gdyby nie czarny, Bastien by już nie żył. Gdyby nie czarny, Bastien już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgaardzie. No, da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent. Ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Dzięki, ile pitongu w sumie. Aby przechować swojego konia w ciśnieniach, dzięki. Petarda. Ale to co zrobimy, to klikniemy escape'a i spróbujemy przemedytować do dnia jutrzejszego, do 21. I tam wrócić. Nie pamiętam kto, co się tam stało, ale wiem, że coś się stało jak tam wrócimy. Dlatego ta misja jest w miarę ciekawa, tylko żebym się teraz kurwa nie zgubił. Chyba gdzieś tutaj. A nie, nadal tu siedzą. O, ale mogę sobie popodnosić, siarka. No nic, w każdym razie możecie tam zobaczyć tą misję w sumie na YouTubie. Ktoś ją na pewno zrobił i zobaczył wszystkie warianty. Nie będę tutaj przychodził 30 razy. Pewnie trzeba się oddalić w miarę daleko, żeby to załapało nam to i coś się w środku wydarzyło. Pewnie kilka dni trzeba też odczekać. Znajdziecie sobie, bo pewnie jak wpiszecie po prostu nazwę tej misji, to... O, miejsce mocy! To znajdziecie. A misja jak się nazywa, nie wiem teraz, ale no... Możecie sobie chwilę cofnąć i na pewno znajdziecie. Dla chętnych. Po jednym gulu. Unik. Pach, pach. Ja myślę, że bezpiecznie jest po dwa ciosy i unik. Raz, dwa i unik. Raz,
Dwa i unik, i unik. I unik. Kurwa, tylko żebym jednego bił, a nie 14, to by było zajebiście. Raz, dwa, a może trzy nawet w sumie. Trzy. A. Może nawet i cztery. Raz, dwa. Raz, dwa. Nie no, dwa jest najoptymalniej, bezpiecznie bardzo. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, unik. Raz. Raz, dwa, unik. Oj. Gwen. Raz, dwa. Raz, dwa, unik. Dobra, jest. O! No niestety, witamy na najcięższym poziomie trudności. Jeden błąd i nas nie ma. Dwa ciosy. Więc trzeba bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie z tym wszystkim i inwestować w Quen, żeby mieć w ogóle jakieś dojebane to Quen. Jeszcze raz, do miejsca mocy, bo nie odpuszczę, bo to jest za darmo, kurczę, punkcior. Broń stalowa? Nie, no broń. Broń srebrna. I do jedzonka, pod F. Ocet, zajebiste jedzenie. Trzeba inwestować w coś, co daje dobry regen tego żarcia. To są żarcia, które dają 40% regena życia i są żarcia, które dają tego regena po 70%. Nawet i 80% chyba. Trzeba dobrze inwestować. A, Quen. Unik. Chyba najlepiej jest skakać. Najprościej jest chyba kliknąć spację niżej i takie pojedyncze uniki robić. Takie o. Plus spacją też fajny dojazd robi. No, chyba spacja jest totalnie OP. To są w miarę mobilne te potworki, więc... Dobra, bez Quen się w ogóle nie bijemy. O kurwa. Się o tym mówię. Czy Quen to się nazywa? Nie wiem w sumie, czy to się Quen nazywa. O kurwa. Szybko. Mam full adrenalina, ale nie możemy jej niestety wykorzystać. Dlatego przydałaby się ta umiejętność korzystania ze znaków. Jeżeli mamy full adrenalinę, to możemy korzystać dzięki temu z dodatkowych znaków. Z dodatkowych znaków. Znaki te same są, ale... Większej, jakby z większej częstotliwości, o, znaków. No i pięknie. Właśnie coś mi, nie wiem czy słyszycie, ale coś mi szumiało cały czas w lewym uchu. Byłem, myślałem, że przez chwilę ktoś wierci. To po prostu ten... To miejsce mocy. To po prostu to miejsce mocy. Git. Czy koniecznie w sumie teraz muszę wydawać ten punkt? Trzeba je zniszczyć. Gdzie gniazdo guli? A tu. To znisz. Petardy mamy. Go. Myślicie, że bym zginął, jakbym tam poszedł? No kurwa, myślę, że tak. Myślę, że to jest Wiedźmin. Myślę, że oni pomyśleli o tej rzeczy. O! Dobra. Nie chcę mi się już tam bić, bo tam nie ma nic ciekawego. Spierdalamy. Jak najszybciej. Mapa. Wątek główny już nie ma innych pobocznych misji. Czy my chcemy zahaczać o te znaki zapytania? Nie. Chcemy iść do rozstaji? No jeden znaczek zapytania możemy jeszcze zahaczyć. Trzeba tutaj expić te znaki zapytania, bo dzięki temu będziemy mieli dużą ilość pitongu w Germanii. A pitong w Germanii równa się spoko przedmioty. Spoko przedmioty równa się nieprzechodzenie jednej misji po 30 minut. To będziemy sobie w miarę sprawnie tutaj potworami radzić. Co jest za coś? A, to deserter jest. O kurwa, nie chcę srebrnego, tylko... stalowy. O! Kurwa, to mocny cios był. Dobrze, że unik zrobiłem. Dobra, desertery to... ludzie to raczej... nie są najtrudniejszym tutaj wyzwaniem dla nas. Rozpierdalamy wilkołaki i inne takie, to...
I co? Wydaje mi się, że te trofeum, co mam założone na płotce, to jednak nie działa tak jak wcześniej mówiliśmy, czyli to po prostu... Że działa właściwie tak jak wcześniej mówiliśmy, czyli to jest tylko i wyłącznie kosmetyczna rzecz. Bo założymy sobie to poprzednie trofeum. Proste narzędzia, oczywiście, że bierzemy. No i skrzynka. Oreny. O kurwa, to ja się wlochłem tu po to gówno? Chyba, że jeszcze na dole coś jest. Nie zabiję się tu, jak tu skoczę? Kurwa, no jest tam coś niby. O! Nie, zaraz mnie. Ale przynajmniej od razu zyskaliśmy odpowiedź na moje pytanie. Zabiję się, jak tą skoczę, tak. Nie, no kurwa, jeszcze raz tam muszę iść. No, szybko to załatwimy. Właściwie to w sumie widzimy się już u Wesemira, ja tam jeszcze raz pójdę. Widzimy się u Wesemira, żeby ten znak zapytania już zniknął. Dobra, więc jesteśmy na miejscu i przy okazji naszła mnie taka myśl. Skoro nagrywam w sumie trzeci odcinek z rzędu, na wieczór nagrywałem jeden, później wstałem i nagrywam teraz trzy odcinki pod rząd, godzinne praktycznie. Nie miałem nawet okazji się zastanowić nad tym, co robię i nad tym, jak chcę prowadzić te odcinki. I w sumie wpadłem na taki pomysł, że skoro przecież ja mogę zatrzymać nagrywanie i robić te znaki zapytania osobno. Teraz wiem, z czym się je w ogóle te znaki zapytania, bo ja nie do końca wierzyłem, o co chodzi. Czasem są to miejsca mocy, a czasem triggeruje się może jakaś ciekawsza misja albo jakieś notatki, jakieś ciekawostki i tak dalej, to wtedy będę wam po prostu odpalał nagrywanie, ale w momencie, kiedy będę sobie po prostu czyścił te znaki zapytania tak o i nie będzie tam nic ciekawego, tylko jakieś miejsca mocy, no to nie będę po prostu tego pokazywał, bo już raz można pokazać te miejsce mocy, tak na samym początku, dwa razy, trzy razy, ale nie przesadzajmy. W ogóle kod na nos liczał, chyba nas nie lubi. Czy jak ja to ukradnę, to nie, nikt nie widzi. No jak nikt nie widzi, to wiadomo, że nie kradziesz, dobra. Elo. A to było, tak. To już było, więc skipnijmy to. Co to za... Skip, pomiń. O kurwa. Ty, tu by się przydało igni chyba, co? Skosi. Kurwa, jaka zadyma. Ja pierdolę, ty! Ale najcięższymi przeciwnikami nie byli. Wyboru też nie mieliśmy, niestety. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. No nawet nie mogę podjąć wyboru. No. O. To nie myśmy zaczęli tę burdę. O! Jennifer! Wymówki. Cały ten. Myślę, że my ją całą grę będziemy ścigać, a ona już tu. Jennifer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz... Cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Ja jestem sposony. 34 stopnie. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę.
ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. No właśnie w zimie? Skąd ten pośpiech? Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni... Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Ciri? Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dowiesz. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Kaer Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Nie masz się czego obawiać, maleńko. W końcu ja tu jestem. Mój giga miecz. No to zajebiście, jak ty chcesz rzucić szybko, jak to możliwe, to... No jest moc. Jest. Solidnie popierdalamy, tak. Coś tu... A zresztą nie spoileruję nic. O kurwa. Wiesz, śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku. A dziwnie, bo co to są za włosy? Mam ustawione na maksa jakby tego. Dziki gon, co ty gadasz? Oj, kascenka. On jest... No one niestety są ciche strasznie, nie wiem czemu. To akurat do najciszej nie należy, ale też do najgłośniejszych. Również nie. Kurde, ty, nie pamiętam tego, że tak było. Normalnie tak szybko, spotkanie z dzikim gonem? Dziwne są te przeskoki między gameplayem, a między cutscenką. Ale zgaduję, że w 2013 nie każdy miał komputera z takimi kartami, taką kartą graficzną. Geralt trafił w pobliżu wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza. To nie było takiej karty graficznej. Ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Tak było. My... Gdzie my jesteśmy? Wyzima. Stolica okupowanej Temerii. O kurwa. Nie no, full service. A, bo my z królem idziemy się spotkać. A jakie szczęśliwe były ty. Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? No.
na tym krześle. Kledwyn, proszę waszmość ogolić baczki na półcala. Ja mogę sobie wybrać? Jak chcę wyglądać, czy nie? A co jest nie tak z moją brodą? No właśnie. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Petarda jest. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać. Dobrze, że nie jest to Barbel z GTA. Na parę pytań. Nie masz, jesteś łysy? Nie wiem, czy to jest właściwy moment. Masz afro. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Ale ciekawe jest to, że z tego co pamiętam, to w Wiedźminie broda rośnie po jakimś czasie. Trzeba ją ścinać, Amo. Zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza w Wiedźminie. Muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Riff. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. O? O, nie pamiętam. Jesteśmy za ostatnie oblężenie zamku Laveletów. Losów dowódcy obrony Ariana. Nie pamiętam, kurwa, czy zabiłem Ariana. To jest pewnie wybór z dwójki. Zróbmy losowanie. Stop. Walczyliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arian uciekł, przy okazji podpalając zamek. A, to tłumaczy skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą smoka. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolicę Vergen. Kurwa, nie pamiętam. Nic nie pamiętam z tej dwójki. Wyrwałem się razem z Vernonem Roszem. Zabrałem się z... Chyba z nim się tak. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą niebieskich pasów i... Mordercą nieludzi. Nie wiem, kurwa, nic nie pamiętam. Znany Wiedźminie. Ciekawe, zawierasz sojusze. Nic nie pamiętam z tej wujki. Mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. Chyba pora sobie przypomnieć serię. Mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie... Niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy można. Lochmuin, kurwa. Nic nie pamiętam, a może to obie opcje są prawidłowe w sumie. Nie pamiętam, kurwa. Bomożni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to. Przy okazji doprowadzając do tego, że Radowid ma na usługach kapitułę czarodziejów. A może to nie było w dwójce? Dopiero co wszczął wojnę. Na pewno smog był w dwójce, ale... Powstrzymaj się od moralizowania. Niech waszmość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. A to pamiętam, tak. Tak, to stało za swoje, tak. Tak było chyba. Tak, to dawna znajoma. Na tyle daleka, że nie było mi jej żal. I na tyle bliska, żebym wiedział, że sobie zasłużyła. Wydaje mu się, że jako jedyny wie, co jest dobre, a co złe. Tak, akurat pamiętam, że on tam... prawo wymierzać sprawiedliwość. Rozerwało. Tak cię opisał twój druh, Leto z Gulety. Całkiem trafnie. Mój druh, a wasz agent. Cóż... Racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów, nawet z Wiedźminami. Teraz już się skończę, zabiłem Leto?
Co za to? Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja z tego co pamiętam, Leto przeżył w poprzednim Wiedźminie 2. Nie wiem gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. I coś czuję, że tutaj podejmujemy wyborów z poprzedniej gry, żeby gra wiedziała. Zaznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc. Żeby gra wiedziała, jakie wybory podjęliśmy poprzednio. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerald. I udanej audiencji. Dobra, ma odzyskamy sterowanie? Chyba nie za bardzo. Na razie jeszcze. Trzeba się pożegnać. Raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. Czarny, czarny i czarny? A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. Pań co do Nilfgaard. Dostaniecie je po audiencji, czyste i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Dobra. Myślę, że klikam tutaj F5. A nie mogę zapisać stanu gry. Ale mam nadzieję, że... O, zapisał się. My widzimy się w następnym odcinku, czy jutro, czy pojutrze, nie wiem, czy pojutrze. W każdym razie w następnym odcinku, mam nadzieję, że wam się taka luźna seria podoba. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć, podajcie na tam Discorda, Twitcha i tak dalej. Linki macie w opisie i na różne inne serie.